dzisiejszym odcinku robimy challenge, który polega na tym, że musimy wygrać tylko czołgiem. Piszcie w komentarzu, jaki chcecie kolejny challenge w naszym wykonaniu. Pamiętajcie o naszym kodzie podczas zakupu karnetu na nowy sezon. A few moments later. Wydaje mi się, że będzie to najśmieszniejszy odcinek z tego sezonu. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj robimy challenge, który polega na... W dzisiejszym odcinku robimy wina tylko czołgiem i właśnie na niego zmierzamy, także mamy nadzieję, że będziemy tam jako pierwsi i właśnie przydałoby się może też dwa czołgi, Rafał, czy nie? Czy jeden jedziemy? Właśnie boję się, że może nam nie starczyć paliwa, a paliwo jest mega ważne i tak samo ważne są palniki, ale z tego co widzę, paliwo jest przy czołgu, okej. I tu jest jeszcze stacja do tankowania. No ludzie, tu jest wszystko. A tu są jeszcze splasze, jakbyśmy chcieli. Ej, ja je przejadę po prostu. Dobra, oznaczeni jesteśmy, także ktoś może nas tutaj za chwilę podjeżdżać. Ja bym proponowała taką taktykę. Wjeżdżaj w domki różne, wjeżdżaj ty. Zobaczymy, że na przykład jest palnik. Co to jest? No jakiś przedmiot tu leży, tego. Ciekawa sprawa. Jak zobaczymy, że jest palnik, albo paliwo, albo jakieś leczenie, to wtedy będziemy zabierać. Na przykład u góry jest... apteka, możesz to przejechać i ta apteka spadnie na dół? Tak, tak zrobię. Ja wyskoczę. Ej, rybki jeszcze są. Nice. Złota broń tu jest, a my jej nie możemy zabrać. Apteka jeszcze wezmę ją. Wydaje mi się, że leczenie też będzie przydatne, bo później jak będziemy się gdzieś kampić, to będziemy się leczyć. Także co nam jest potrzebne? Paliwo, palniki, leczenie i to wszystko, bo broni nie możemy używać. Tutaj musi liczyć się współpraca, bo jeden strzela, drugi prowadzi. Nie podoba mi się, jak tutaj taki jest zamazane, bo moje oczy wtedy wariują. Wydaje mi się, że na pewno goście mogą być właśnie tam na przytulnym, dokładnie w tym miejscu. W ogóle to są moje jedne z pierwszych meczy, także ja tutaj też będę na pewno dawała jakieś reakcje na nowe rzeczy, bo nie wszystko jeszcze widziałam. I nagle jakoś ten, wszyscy się pochowali przed nami. Oni chyba wiedzą, że tutaj wygrywamy ten mecz i się kampią przed nami. Mi się wydaje, że oni, no tak jak mówisz, że oni się po prostu chowają. Też bym się chował przed czołgiem. Czołgi są mega mocne. Jak możecie zobaczyć, no... Jest to bardzo mocne. Ej, mamy palnik, zobacz. Dobra, i jest jeszcze to pancerne takie, możemy tego używać? Chyba też możemy. Tak, oczywiście, no możemy się tym zabudowywać. Niewela, trzymaj tutaj pod przy dwie. 50. Czemu to ten? Mam celownik na nim, a nie strzela. Mam jakiś opad czy coś? Nie wiem. Centralnie na nim miałam celownik, a nie strzela. Ale musisz strzelać na niego, Ewela. 35. Dostał. Biedny. Przykro mi z twojego powodu, gościu. Ej, ile on ma życia? Nie wiem właśnie, cały czas... Dobra, leży, ja cię kręcę. Nie wiem, ile on miał życia, ale to było niesamowite, tak szczerze. Drugi tam płynie do niego i ciężko się strzela z tego czołgu. Nie masz by kupo o co płynąć. 35. Dostał. Już ma biało. Dobra, leży. No i elegancko. Mamy prawilne kile tutaj. Mamy tutaj to takie tą osłonkę i ja ją wezmę też, bo ją chyba też możemy. To jest jakby element czołgu, nie? Można go zarzucić chyba na... A na samochód go można narzucić. Na samochody tak, ale na czołg nie. W razie czego jakbyśmy stracili czołg, to będziemy wsiadać do samochodów. No bo jak wiecie, czołg jest bardzo łatwo stracić, a później już ich nie ma. Więc w razie czego schowamy się w samochodzie i będziemy się leczyć. Idziemy na stację i na stacji też mi jeszcze jedną podkę, bo tylko jedną sobie zabrałam, dobra? Aha, okej, okay, no to w takim razie tak zrobimy. Na pewno zatankujemy, bo mamy połowę paliwa i na pewno musimy się trzymać gdzieś na uboczach stref. No bo będzie ciężko, jeśli tego nie będziemy robić. Ja wezmę, tutaj mamy splasze. Rafał niech zatankuje. Kupuję na razie, aha, potki, bandaże. Dobra, to nam się nie przyda. Ja będę tankować. Ja na pewno muszę podleczyć na spalnikiem. Okej, okay, jest super. Jaka ekipa ratunkowa tutaj, co? No, ekipa jest fajna, tylko gorzej, bo strefa już idzie i to bardzo szybko. Dobra, Ewela, chodź na te splasze szybko. Jedziemy. Musimy się śpieszyć, bo jak wiecie, my tam zajedziemy za pół godziny, ale mamy apteczki. Ale speeda możesz dać. Tylko ja bym właśnie nie dawał speeda, dlatego że się paliwo szybko nam wykorzysta. Dobra. Najgorsze są właśnie te takie, nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywa? Te porty takie u góry. Wow, ej, to nam zadało HP, co to ma być w ogóle? Bo tam właśnie goście na tych takich u góry, tych takich, jak to nazywa się, odrzutowce, nie? Sterowce. Sterowce właśnie. Tam ciężko strasznie jest w nich trafić i musimy to omijać na pewno. Co nam jest potrzebne? Jeszcze ze dwa palniki na samą końcówkę. I paliwo musimy poszukać w kanisterkach i musimy, wiecie, jeszcze poszukać lamy, żeby było dużo leczenia. Już prawie jesteśmy w strefie.
I trzymamy się samego ubocza, w sensie no, samego boku strefy, żeby nas ktoś nie atakował bez sensu. I dobrze by było trzymać górkę. W ogóle tutaj albo gramy z jakimiś bardziej ogarniętymi, chociaż 32 osoby na taką strefę to nie jest tak dużo. Coś tam leży, to nie palnik jakiś fioletowy, nie. Palnik jest niebieski na pewno. C4, możemy podłożyć. No właśnie, tylko wiesz, no nie bardzo możemy, dlatego że możemy tylko używać czołgu. Patrz, Ewela. Wiedziałaś o tym? Ale kozak, ja się zastanawiam właśnie, jak tu wychodzić. Mamy palnik drugi, no i to mi się podoba. Ewela, zabierz palnik. Jest naprawdę dobrze, jeszcze mamy, patrzcie się, jeszcze harpun. Możemy wyłowić ryby. Ale bardzo fajny ten Fortnite jest też bez budowania, no naprawdę. Mi się to kojarzy bardziej z jakąś, nie wiem, przygodówką taką, jak się tak jeszcze to podskakiwanie i pokazałaś, to jakieś, nie wiem, taka bardziej przygodówka, no ale oczywiście wiadomo, że tutaj strzelanie głównym tym jest. Ale ja lubię takie właśnie też. Ej, fioletowa kura znowu. Ej, w ogóle kuroloty wróciły. Patrzcie się, kury mamy tutaj. O, elegancko. Właśnie mówiłam o niej. A przepraszam, nie słyszałem. Albo nie słuchałem. Właśnie. Ale ja się potrafię przyznać do błędu zawsze. Ej, na tej lokacji jeszcze nie byłem. Także sprawdźmy, co to w ogóle jest. Nie ma tutaj dokładnie nic. I tu jest zbombardowana baza siódemka. Aha, czyli tu nie ma... Ej, czyli siódemka już nie ma swojej bazy. Tu były sejfy, Ewela, w środku. O, wezmę osłonki. Tutaj masz kolejną, jakbyś chciała. Dobra. One się stakują, nie wiem do ilu, chyba do 4. To można rzucać na ziemię i to tak? Też można rzucać? Tak, na ziemię można rzucać i się po prostu za tym chować. To tak, to będzie też przydatne. Mam już 4, więc nie zbieram tamtych. No to tyle nam wystarczy. Ja już nie mam za co, bo mam paliwo, palnik, ty masz palnik jeden. Wow. Żeby nam nie wybuchł ten czołg, no bo wiecie, różnie to może być. Rafa, kierowca, rajdowca. Na pewno musimy teraz znaleźć sobie jakąś fajną lokację, żeby tutaj też nikogo nie było, a żebyśmy byli lekko u góry, a żeby nas nie widzieli. No, będzie to mega ciężkie, ale pojedziemy sobie może tam w prawą stronę. Tylko pytanie, czy możemy przejechać przez wodę i nie zatoniemy. Ja bym tak, tam gdzie jest mniejszy odstęp. Nie wiem, czy my nie zatoniemy. Miałam mówić, żebyśmy sobie wybudowali tą kładkę, nie? Jestem ciekawy, jak te czołgi będą wraz z budowaniem wyglądały. Nie no, czołgi jeżdżą po takich trudnych nawierzchniach, także po wodzie, no, easy przejechał. Po wodzie trzeba budować mosty pontonowe. Typek. Oj, właśnie, musimy uważać, widzę, musimy się cofnąć. 35 dostał. W sumie niepotrzebnie tak pojechałem do środka tej strefy. Mówię cały czas, trzymajmy się ubocza, a tu... No, nie marnujmy też paliwa, nie? Możemy gdzieś nawet przystanąć, przeczekać do strefy mniejszej. Ja się schowam do krzaka, o. Wejdź do krzaka. Tylko może w miejscu nie stoimy, bo Ewela dostanie w głowę. Ja w ogóle mam fajnego skina, bo mnie praktycznie w ogóle na tym działku nie widać. Jechać do lewej jadę z powrotem chyba. Patrzcie się, jak marnuje paliwo skubaniec. Ale mamy 2 kanistry, albo 3 nawet, więc na spokojnie. One mało dają, nie? Ale wystarczy nam. Czekaj, bo ktoś na plecach gdzieś tam. Ktoś do nas bił. Tam jest typek za tą górką gdzieś. No to będziemy musieli ich bić. Czemu oni do tego czołgu nam dobra, strzelają? Dobra, 35 walnęłam. Ej, nie ma gdzie tego czołgu nam schować. Ewela, musisz bić do nich. Biję. Tu są. Tu są. Dawaj ich, Ewela. Przed nami. Tu przed nami. Nie mogę. Dawaj go. No. No nie. Ale to było. Mamy mityczne rzeczy. Nie mogłam w ogóle w niego trafić. Dobra, mamy wszystko dobrze. Czekaj, bo ten banan tu idzie. Te banany idą na nas. Dobra, już ci idę pomóc. Tutaj będą szli. O, tutaj za górką idą. O, tu. Dobra. Ale by było, jakby tak dostał. Musimy pozbierać te wszystkie rzeczy, Ewela. Ja tutaj pilnuję, żeby nas nie podeszli. Oni chyba wyjdą na tą wieżę i z tej wieży. Aha, no. No, są na wieży. No to... Rozwalamy ją. Raz. Ona zaraz poleci. Ej, ale za mocne to jest. Sam na wieży? Nie, to nie coś ma. Takiego było. Myślałam, że to jest banan. A to była jakaś niebieska rzecz. Oni mają takie skiny rażące. Ej, ale tam jest Ewela ten. Mityczna broń. Można by to było schować do namiotu. A masz namiot? No właśnie nie, ale może gdzieś by to był. Ja mogę ci dać... ty użyłeś spalnika. Tu mamy tego, beczkę. Musisz wilki. No, tylko musisz odjechać. Ja, czy te wilki to też są. Tu mamy czołg, gości na czołgu. Dobra, wysiadam na chwilę. Podleczę go do fulla. Jadą tu. Strzelaj. Dawaj. Dawaj, 570. Oni mają chyba mało. Dawaj, mało. Się. Strzelaj. 35. Nie podjeżdżaj za blisko. 490, Ewela, dawaj. Dawaj, strzelaj ich teraz. Czekaj, uciekają. Nie mają czołgu. Ja wysiadam na chwilę.
ogóle czego? Mamy stację obok, Rafał. Dobra, ale ze stacji nam już nic. Palnik u góry tutaj, weź go. Góra, Ewela. Czekaj, bo go nie widzę. No na stodole są. Tu jest też ktoś. Tu. Ty, chłop na zule. Ty, rozwalił nam coś. Tu za nami, Ewela. Ma mało już. Dawaj go. Tu jest. Dawaj go. 35. Ma mało tutaj. Dobra, leży. Tamto na mało. Ty, jak on tam wychodzi po tym? W ogóle chłop nas palnikował, nie? Tak? No, nie wiem, co on to robił. Został. Dawaj, Ewela. Kurde, nie mogę go. Teraz. Ma bardzo mało. Dobra, jest. Jakie to jest ciężkie. Koronka i tutaj jest dużo palników strasznie. Ja go palnikuję. Dobra. Mamy 17% paliwa. Są tam goście. Będą nas... Po lewej, Ewela. 35. Ej, ale fajnie tu jest, patrz. Tutaj nas nie widać za tym. Ja mogę wyskoczyć i paliwa dolać. Na razie zostańmy, 6 osób. Kurde, mi tu zasłania, idź do góry troszkę. Wiesz co, oni niech się biją na razie, oni są... Dobra, Ewela, teraz. Tu do góry. Do góry. I oni są. No tu po prawej. Bardzo mało. Dobrze. Ej, jeszcze jeden. Cofam, ale tu mamy 52, super bazę. 52. 35, na 30. Biało ma ten. Przybój go z procy. No właśnie, nie strzela mi tak. No on jest za tym, dawaj go, Ewela. Właśnie tu jakoś dziwnie to działa, ja nie wiem, o co chodzi. I mogę rzucić te bariery i nas ochronić. No. Tylko on jest tam za tym. Dawaj go, musisz go, Ewela, wyjaśnić. Uciekł za górkę. Tu jest ten drugi. Dobra, podjeżdżamy tego. Gdzie ten drugi jest? Tu jest, na dole. Tylko musisz trafić. Chyba 35. Uważajmy, bo mało nie wybuchnie. Palnikujemy. Daj mi strzelać. Dobra. O Jezu. Ej, tutaj jest taki na zbliżeniu. Ewela Białoma, leży. Czekaj, bo jeden leży. Strzelaj tam. Ewela, jest!